Fundatorem klasztoru dominikanek był wspomniany już na Wzgórzu Zamkowym książę Przemysł. Był to dobry i bogobojny władca. Bogate darowizny i spore przywileje przyznał jednak konwentowi głównie ze względu na chęć umieszczenia w nim swojej córki. Kościół ten pełnił też rolę książęcej nekropolii. Odkryto tu kilkanaście krypt ze szczątkami kobiet, mężczyzn i dzieci. Konwent Dominikanek przestał istnieć w 1810 roku, kiedy Kościół W. Ducha przejęli Ewangelicy, a pomieszczenia klasztorne zostały zaadaptowane na gimnazjum. Aktualnie, jak już wspomniałem, w kościele mieści się muzeum, a jego historia związana jest właśnie z gimnazjum założonym w poklasztornym budynku. W pierwszej połowie XIX wieku wykładowcy szkoły zbierali różne stare przedmioty. Które służyły im jako pomoce dydaktyczne. Obecnie muzeum może poszczycić się bogatą kolekcją monet bezcennych starych map Śląska. Niewątpliwie jednak najcenniejszym i najsłynniejszym eksponatem muzeum jest pochodząca ze starożytnego Egiptu mumia. Ma ona blisko 3000 lat. Mumia trafiła do Raci Boża na fali tzw. mumiomanii, która ogarnęła w XIX wieku europejskie elity. Ciała starożytnych Egipcjan masowo przywożono wtedy na stary kontynent. Tu organizowano publiczne pokazy odwijania ich z bandaży. Taką też rozrywkę około 1860 roku postanowił zafundować swoim gościom ekstrawagancki baron Ancelma von Rothschilda, właściciel pobliskich majątków. Po pokazie, który odbył się w pałacu w Szyleżowicach, powstał problem, co zrobić ze zwłokami. Baron wpadł wówczas na pomysł, by przekazać je gimnazjum w Bożu. Późniejsze badania niemieckich i polskich specjalistów pozwoliły ustalić, że Mumia to młoda kobieta z wyższych sfer, zmarła najprawdopodobniej w wyniku komplikacji przy porodzie. Nosiła miano Jeta Monet i Usang, co oznacza, mówi, bogini, a Monet ona będzie żyć.